trzeba było wypuścić jednego z osadzonych i policja musiała 24 godziną ochronę. 8 grudnia 2015 roku socjolog na kawie w TVP. Widzimy, że pytają go o kwestie prawne, czyli obligować tego czego prezydenta. Chodzi o to, że Trybunał uznał, iż kwestia uchodzenia nie jest właściwa. To jest ciekawe, które uczestniczyłem w rozmowie z kilkoma prawnikami i wrócili mu za to, że należy zlikwidować, proszę Państwa. Nie padła w sentencji o tym, nie cackać się dłużej z tym. Ustawienia nie mają mocy prawnej. Wyobraźmy sobie, że pani została skazana przed sądem za jakąś sprawę. Sąd orzeka powiedzmy 2 lata zawieszenia. A potem uzasadnia, przedstawiając jakieś argumentacje. Otóż to uzasadnienie nie ma żadnego, do niczego panią nie zobowiązuje. Więc w tym sensie to, co sędzia Zubik powiedział, nie ma żadnej mocy prawnej. Co zrobił pan z tego prezydent? Co powinien zrobić prezydent? Likwidować Trybunał Konstytucyjny. Gdyby zastosował wreszcie konstytucję z 1935 roku, kwietniową tak zwaną, ale Andrzej Duda jest uwikłany w trzecią RP. Nieważne z mocy prawa, ponieważ Trybunał złamał kilka procedur, które były. Ale ciekawostka polega na tym, w tym momencie wychodzimy z poziomu sporu prawnego na poziom polityczno-socjologicznym, Tak, i widzicie Państwo, jak sprytnie ten socjolog wybrnął z problemu. Przeniósł ciężar na interpretacji prawa. W sytuacji, gdy nie ma prawnej procedury, powstaje tam to orzeczenie było niezgodne z prawem. To orzeczenie ostatnie Trybunału Konstytucyjnego jest w całości niezgodne z prawem. Mówię tak to uchwycić, żeby było widać logo telewizji, bo tego daje się nie wolno na YouTube. Że w momencie, gdy Trybunał w tym samym postępowaniu najpierw podjął tak zwaną decyzję o zabezpieczeniu w składzie tak zwanym pełnym 9000. To znaczy, że podjął się rozpatrywania... Widzicie Państwo, Zybertowicz, socjolog, przepisy procedur prawnych radzi sobie lepiej z dziennikarką. Ale nie jest wykluczone, że z Lewicką było ustawione po prostu taka sytuacja. Gliński, Lewicka. Kilka dni temu. Ale musimy oczywiście odnosić się do argumentów prawnych. Faktem prawnym jest to, że Trybunał podjął decyzję, która jest wadliwa, która jest nieważna z mocy prawa, ale nie ma w naszym systemie prawnym, zresztą podobnie w niektórych innych demokratycznych. No widzicie Państwo, nie biorą w ogóle pod uwagę Konstytucji kwietniowej. Nie ma instancji prawnej, powstaje pytanie, która z tych dwóch instancji, Trybunał Konstytucyjny, powołany z politycznego nadania przez Sejm w wyniku przepychanych politycznych, ma większe umocowanie, czy prezydent wybrany bezpośrednio po wolach z woli narodu? Wydaje się, że w sytuacji, gdy w systemie prawnym nie ma sposobu, mówię teraz jako socjolog, nie jako doradca prezydenta. O, widzicie Państwo, jak elegancko wybrnął znowu z tej sytuacji? On jest tylko socjologiem, prawda? Prezydent ma większy wybrać, żeby na przez 10 minut sędziowie nie będą przed nim zaprzysiężeni. Przed nami jeszcze jedna decyzja. Programuję Państwa na kolejną ustawę, ustawę Prawa i Sprawiedliwości. Swoje racje. Pan Żyduda poczeka też na to wielkie orzeczenie i wtedy podejmie decyzję. Tego nie wiem. W tego typu sprawach prezydent nie kieruje się do radami takich osób jak ja, które mają powierzone zadania z obszaru bezpieczeństwa, to kieruje się ekspertyzami prawnymi. A w tej dziedzinie prezydent zwraca się po pierwsze do prawników, którzy pracują w jego kancelarii, po drugie korzysta z ekspertyz napisanych przez innych specjalistów.
Sprawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego jest szeroko komentowana w Europie, bardzo szeroko komentowana w Parlamencie Europejskim, jak rozumiem, bo wszystko wskazuje na to, że odbędzie się taka debata o stanie polskiej demokracji. Parlament Europejski to jest dobra arena do takich dyskusji, pana zdaniem? I tak, i nie. Jeśli w Parlamencie Europejskim dyskusja opierałaby się na faktycznym ustaleniu stanu rzeczy, gdyby argumenty były rzeczowo ważone, to nie byłoby w tym nic złego, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Ale w sytuacji, gdy w Unii Europejskiej wielokrotnie okazywało się, że instytucje działały nie opierając się na faktach, tylko na falach, na modach, gdy poprzez te środowiska, które miały większy wpływ i sprawnie potrafiły propagandowo ustawić posłów, nadawały ton, to sytuacja jest niepokojąca, bo powstaje pytanie, że będzie taka widoczna niechęć do rządu Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim? To jest niechęć ideowa w ogóle, bo Parlament Europejski w obecnym składzie dalej jest zdominowany przez te środowiska, które jakby nie nadążają za sposobem myślenia wielu, jeśli nie większości Europejczyków. Mogę powiedzieć, że to już jest w pewnym sensie... Jest większość, tak jak w polskim parlamencie, tak. Też większość. Tak, doradzą kilka lat PiS-owi, jak przejąć władzę. Wreszcie tę władzę przejęli. Absolutnie. I co teraz się będzie działo, proszę Państwa? Bo dzisiaj na Twitterze niestety odkryłam niepokojące fakty, że kasują komentarze. Dwa komentarze dzisiaj mi skasowali. Summit NATO, Warsaw. Pytam o to wysłuchanie, bo trochę bodajże w czerwcu będzie. Przyniosę Państwu w międzyczasie, pokażę, co się zadziało. Katastrofy smoleńskiej. Może określenie histeria nie jest dobre. Moment. To, czy coś jest histerią, czy nie, decyduje pewna sekwencja działań. To, czy ktoś emocjonalnie nadreaguje w jakiejś sytuacji, to jeszcze nie musi być histerią. Po prostu mówi, okej, uniosłem się, nie ma problemu. Ale jeśli ktoś systematycznie, deformując obraz wydarzeń, nie informując opinii publicznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą o tym, że sam Trybunał Konstytucyjny w szeregu posunięć złamał prawo, że uwikłał się cały szereg pułapek prawnych, jednocześnie ukazuje tylko wątpliwości do zarządzania. Oczywiście polecam kanał na YouTube Królewska TV, na którym znajdziecie Państwo film Trybunał Stanu czy Konstytucyjny, co zrobi Andrzej Duda, taki ma tytuł ten film, właśnie o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, którego... Pytanie daje przesłanki do udzielenia odpowiedzi, było pytanie, czy mamy do czynienia z histerią. Jeśli mamy do czynienia z histerią zarzucania Prawu i Sprawiedliwości oraz prezydentowi, zagrożenie dla demokracji, to wydaje się, jeśli mamy sytuację, w której nawet najbardziej błędne postanowienie Trybunału, podjęte w złej wierze, czego można niestety domniemywać, nie ma instancji zwierzchnich, zasadne widzimy. Wydaje się poproszenie społeczeństwa... Ja tu Państwu pokażę, co się stało. 13 grudnia to jest to symbol sytuacji, który Polska wolność dała się powodować. Na Twitterze i dzisiaj. To jest dobry układ odniesienia, żeby polskie przywiązanie do wolności znalazło swój wyraz właśnie tego. Zobaczymy, czy to będzie widoczne. O, świetnie, widoczne. A teraz będzie być może śpiew, czy modlitwa. I teraz, właśnie teraz, proszę Państwa, napisałam dzisiaj NATO Summit dwa komentarze i one zniknęły. Po czym napisałam do nich jeszcze raz, dlaczego skasowaliście moje wpisy. I później do MSZ-u. Zdumiewa Wasz zachwyt nad NATO. Poproszę Państwa, co tu się dzieje? No zobaczcie Państwo, co tu się zadziewa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu, do zobaczenia jutro. Co tu się zadziewa? Dwóch Żydów.
Jeden polskojęzyczny, drugi amerykańskojęzyczny, czyli anglojęzyczny. I teraz wejdziemy na tą stronę. Czy to jest uścisk masoński, to już pozostawiam ocenę Państwu. Wejdźmy na tą stronę MSZ-u. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Powinno być trzeciej RP. Chociaż oni zmienili nazwę. Bodajże w 90 roku orła w koronie wasalnej zrobili. I teraz co my tu mamy, proszę Państwa? Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a tutaj NATO. Oczywiście to wydarzenie w lipcu, 8-9 lipca 2016 ma niemiecki Stasiman Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tu mamy tego naszego, rzekomo naszego oczywiście Żyda, no i innych Żydów. No bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych NATO. Ministerstwo Spraw Zagranicznych NATO. Bo to, że ten Żydem jest, to nawet już po prostu wszyscy wiedzą. On swobodnie o tym mówi. A polscy Żydzi także powinni wreszcie pokazać swoje prawdziwe nazwiska i swoje prawdziwe tożsamości, bo nie może tak być, że znowu jest prezydent Żydem, żoną Żydówką, a Polacy o tym nie wiedzą, bo się przed Polakami to zataja. I widzicie Państwo, na Ministerstwo Spraw Zagranicznych z TVP, ani z tych żydowskich telewizji polskojęzycznych nie dowiecie się, jakie nastąpiło przesunięcie ciężaru, czym zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych i do czego to może doprowadzić, do wojny z Rosją. O co naprawdę trzeba się martwić, bo ci ludzie są, tak jak Kaczyński, zupełnie nieodpowiedzialni. Podejmują decyzje rzekomo, bo ich naród wybrał, rzekomo, bo przecież 50% narodu nie poszło do urny, a i przy tej urnie tylko 50% głosowało na nich, czy na Dudę, czy na nich, nawet mniej, na PiS, nawet mniej, czyli mają 20% poparcie narodu, a nadużyciem byłoby mówić, że to cały naród. No, i teraz chcę jeszcze Państwu przypomnieć o tym krzyżu niebocentrycznym, którego na koronie polskiego orła nadal brak, a prezydent drugiej RP, August Zaleski, przywrócił ten krzyż, czy uchwalił, no, po prostu krzyż na koronie i nie jakiś tam krzyż chrześcijański, tylko to jest krzyż niebocentryczny, krzyż równoramienny. To jest bardzo ważne, że to jest krzyż równoramienny. Co do tej daty, to na ostatniej części bodajże spotkania przy okrągłym stole Królewska TV, tutaj jakaś niepokojąca różnica powstała, może być może w 1958, a nie w 1956, to wtedy ja Państwa przepraszam za wprowadzanie w błąd. 2 lata różnicy by to było, ale to ja osobiście też zostałam wprowadzona w błąd i nie jestem w stanie w tej chwili tego sprawdzić, dlatego że potrzebuję dokument oryginalny, a to nie jest takie proste, jeśli chodzi o dokumenty drugiej RP w oryginałach. Nie kserokopiach. Na tym zakończę. Mówiła Beata Andreas. Dziękuję bardzo.